Witam Was, kochani, na moim kanale Ogród Darkness. Pomyślałam, że nagram dla Was filmik dotyczący, jak przechować owoce pigwy lub pigwowca. Ostatnio wrzuciłam też filmik, jak zrobić syrop z pigwy i cieszę się dużym zainteresowaniem. Muszę Wam jeszcze dopowiedzieć, że taki syrop, gdyby po tych 3 dniach zlałam do butelek i przechowałam w lodówce. No mniej więcej musicie mieć na uwadze, że taki syrop nie jest naturalny, prawda? Bez żadnych konserwantów, więc on też Wam bez żadnej takiej pasteryzacji długo się nie utrzyma, więc przechowałam go w lodówce i tak mniej więcej myślę, że przez miesiąc był w lodówce. A natomiast po tym czasie już, jak została taka reszka w butelce, no to zaczął właśnie już fermentować, pomimo przechowania w lodówce, więc tutaj miejcie to na uwadze, bo szkoda Waszej pracy i też pieniędzy, i prawda, i to jest związane też ze stresem, żebyśmy kobitki się nie denerwowały. A więc przechodząc do tematu dzisiejszego filmu, mam tutaj, jak widzicie, pigwę. Otrzymałam te owoce i no, na razie nie mam na tyle czasu, żeby przerobić na przykład je na syrop lub nalewkę, więc postanowiłam je przechować. Jeżeli one na przykład będą miały jakieś uszkodzenia podczas zbioru, no to myślę, że należy takie owoce odłożyć, tak na przykład macie tutaj. Ona po pewnym czasie może się psuć. Tutaj też była jedna taka właśnie, miała jakieś takie uszkodzenia podczas zbioru. Powiem Wam w 3 takich punktach, co należy zapewnić właśnie tym owocom. Więc pierwsze to będzie może owoce ogólnie pigwy powinny być przechowywane w temperaturze nie przekraczającej 4 stopni Celsjusza, prawda? Drugim punktem będzie wilgotność i tutaj też musimy tak utrzymać wilgotność w 80%. I trzeci punkcik to będzie, pigwa powinna być trzymana w całkowitej ciemności, prawda? No i za chwilę ktoś na przykład powie, a jak to zapewnić, prawda? Więc tutaj bardzo fajnym rozwiązaniem będzie włożenie owoców pigwy do lodówki. Każdy z nas ma lodówkę w domu, lodówka ma przeznaczoną komorę do przechowywania właśnie owoców czy warzyw i tam mniej więcej będzie właśnie takie plus 4 stopnie, prawda? Najlepiej, żeby to było od minus, znaczy nie od minus, tylko od 0 do plus 4 stopni. Wtedy bardzo fajnie pigwie zapewnimy odpowiednie warunki, takie jak już wymieniłam Wam wcześniej. I też fajnie, jeżeli takie owoce pigwy włożycie sobie do na przykład jakichś woreczków albo do worków papierowych, ale tutaj sugerowałabym jakieś właśnie woreczki. Przygotowałam dla Was do pokazania właśnie woreczki strunowe. Ja gdzieś wcześniej już Wam pokazywałam chyba, jak mroziłam właśnie pory, czy chyba szczypiorek, że takich woreczków właśnie używam. One bardzo fajnie się sprawdzą i też ogólnie na rynku są dostępne większe właśnie, bo tutaj no, zmieści się 3-4 owoce takiej pigwy czy pigwowca i już woreczek jest pełny. Więc fajnie, jeżeli sobie kupicie większe takie woreczki. I do takiego woreczka należy umieścić właśnie owoce pigwy. Tak jak Wam wcześniej tutaj też powiedziałam, że lodówka no, ma takie właśnie fajne te wszystkie wymagania, które tam Wam w 3 punktach powiedziałam już. Ale też muszę Wam tutaj dodać, że mniej więcej tak, jeżeli zapewnicie te plus 4 stopnie w lodówce, prawda? No to takie owoce
jeżeli oczywiście są zdrowe i tak dalej, to powinny Wam się tak utrzymać do 2 miesięcy. Ale natomiast jeżeli chcecie przedłużyć ten okres, to nawet możecie to zrobić do 4 miesięcy, ale z kolei musicie wtedy mieć tą temperaturę taką zerową w lądówce, więc no tutaj jest takie już wybór należy do Was, ale na przykład jeżeli robicie ten syrop, tak jak wcześniej Wam wrzucałam właśnie na mój kanał, no to taki syrop, no powiedzmy, przechowa Wam się miesiąc, no to później, jeżeli przechowujecie sobie takie owoce pigwy, to możecie ponownie zrobić taki syrop, więc cały czas będziecie mieć go na bieżąco świeży. Ja też z tamtych właśnie owoców zrobiłam takie, które zostały mi właśnie z nalewki, to postanowiłam z nalewki, przepraszam, z syropu, to postanowiłam zrobić nalewkę i powiem Wam, że smak wyszedł super, coś taki, można powiedzieć, babski trunek, ale smak, jeśli chodzi o mnie, to powala. Niektórzy też właśnie do nalewek dają pestki, prawda? Nie wyrzuca się, jeżeli robicie syrop, to warto zachować też pestki i dać do nalewki. Jest też jeszcze jeden właśnie sposób przechowania pigwy. Też możecie ją zamrozić. Jeżeli macie miejsce w zamrażarce, no to także polecam. I też myślę, że tak jak inne warzywa czy owoce mrozicie, tak samo sprawdzi się właśnie pigwa. No jaki okres na jaki okres przechowania ogólnie chcecie mieć, no to już powiedziałam wszystko w tym filmiku. Jeżeli będziecie mieć jakieś pytania dotyczące tego przechowywania, to piszcie, chętnie się podzielę z Wami. To wszystko na dzisiaj i do usłyszenia w kolejnym filmiku.